Siema dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dziś jesteśmy ponownie na wariatkowie. I na poprzednim odcinku odkryliśmy, że Krecik, prawdopodobnie Krecik, dzisiaj się dowiemy tak naprawdę, czy Krecik nabroił nam troszkę w naszej tajnej bazie. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musi go spotkać za to jakaś kara. No nie, ja jako, prawda, jego opiekun wraz z Milki musimy wyciągnąć konsekwencje. Nie może tak być, że on bałagani i jest, prawda, nie wyciągane konsekwencje. Więc to trzeba koniecznie zrobić. Zanim rozpoczniemy odcinek, to was tylko poproszę o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Tak samo jak co drugi dzień pojawiają się odcinki vlogowe na kanale Filip Szczypka, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. Tam jutro powinien się pojawić kolejny materiał, więc zachęcam, żebyście wbili, link jest oczywiście w opisie. No a ja jestem już tutaj na wariatkowie i jak widzicie idę właśnie w stronę Milki, ponieważ muszę jej coś pokazać. Ja wam pokażę najpierw to wcześniej, bo zamontowałem tam też kamery i jakby no nie mogę pokazać Milki tamtego miejsca. Nie mogę z nią tam pójść i na żywo pokazać tego syfu, więc będę musiał pokazać jej kamery. I w kamerach widać tutaj to miejsce. Tam w ogóle widać, Krecik jest, jego nikt widać. O kurczę, dobra, tu jest jedna kamera. Tu jest druga kamera, w której widać, że już jest nasyfione. I to Milki sobie będzie mogła sprawdzić, ale nie mogę jej pokazać, gdzie to jest konkretnie. Tu widać, że jest nasyfione i tutaj jeszcze widać, że jest nasyfione. I powiem, że ten cały dir dał Krecik. I mam nadzieję, że się Milki nie będzie interesowała, gdzie to dokładnie jest. Bo jakby się zaczęła interesować, to nie byłoby dobrze, bo nie mogę jej pokazać tego. Ale muszę wyciągnąć konsekwencje też mimo wszystko. Więc dobra, lecę po Milki. Ona tutaj wybudowała sobie dom. Ostatnio zauważyłem, że tutaj naprawdę niezła willa powstaje. No i widzę, że został uszanowany fragment w przepisaniu działki, że to drzewo musi zostać. No i zostało, ale tak kurczę, bez korzenia trochę jest pozbawione. Dobra, kurczę, gdzie tu się wychodzi? Halo? Halo, dzień dobry. A co tu się dzieje? Halo? Co to jest? Co? No widziałam pranie, no, rękawiczki i szali. No dobrze, dobrze. Słuchaj, jest duży problem. Jest bardzo duży problem, którym muszę ci powiedzieć. Tak, uber problem. Problem nazywa się nasz, prawda, podopieczny... podopieczny syn Krecik, nie wiem, jakkolwiek go nazwać. No w sensie, no ten ktoś, kogo żeśmy adoptowali, no troszkę nabałaganił i trzeba wyciągnąć konsekwencje z tego. Znaczy, prawdopodobnie to był on, no tak mi się wydaje, bo on jednak, wiesz, kopie w ziemi, więc tej ziemi ma dużo. No i teraz zobacz sobie na te kamery i tu zobaczysz na tych kamerach, jak jest nasyfione. Tak być nie może. To trzeba wyciągnąć konsekwencje. Widzisz, ile tam jest dirta? Co to jest za miejsce w ogóle? To, no, ale co tam to za miejsce? U mnie w magazyn. Aha. Weź to, chodź, pokaż. Nie, nie, najpierw pójdziemy po Krecika, nie ma sensu tam ci tego. No widzisz, Krecika, na kamerę, po to tak? To wziąłem, żebyś widziała. Dobra, właśnie. No widzę, no dobra, okej. No, bo tam jest troszkę zabezpieczeń. Ale masakra. No, serio, dobrze, że się do mnie tutaj nie przekopały nigdzie. No właśnie, dlatego trzeba go... Czekaj, ty na pewno tutaj nigdzie nie ma żadnej kratowiny? Czekaj chwilę, ja to muszę sprawdzić. Nie wiem, u mnie jak się wykopał, to nie mi ma, dobra. Całe a tu nie wchodzi, A co, co tu się... tu jest ten, no, ten, chodź. To jest nic. Aha. Dobra, tutaj nie ma żadnej kratowiny, tutaj też nie, dobra, chyba jesteś w porządku. A tutaj taki wodospad masz, tak? Tak. Fajne. No, fajne, nie? Super, no, bardzo no, mi się dzięki. Podoba. Zapłaciłam za to 20 tysięcy, ale spoko bardzo. Czego? No. Dirt końców? Nie, diamentów. Diamentów? No dobrze, no, dobrze, to słuchaj. Sporo, no. To musimy pójść w takim razie po tego kreta mu, no, wyperswadować tutaj, dobra, prawda, samą dobra, sytuację. Dobra, robimy, wiesz, to. Musimy tu być, rodzicielska musi tu być, prawda, reprymenda, nie wiem, jak to mówi. Jakieś. Ja też leciutko posiadam, aczkolwiek już nauczyłem się z tym ja żyć. Mam takie ścinki, że ty sobie tutaj stoisz, może nagle w ogóle jesteś tutaj po prostu, tak totalnie, no, wiesz, no, niczego. No, tak, ten Minecraft ostatnio bardzo źle działa. Dobra, jest. Dobra, chodź, idziemy na dół. Przez takim razie. Trzeba Krecik, przez święta to jest dokładnie. Halo. Halo, Kret. Ej, witam. Halo, Krecik. Witam, Krecik. Czemu tutaj, tu była choinka. Dlaczego co ta choinka została Krecik zabrana? Krecik, ja tu Krecikowi świąteczny klimat zrobiłem, choinkę mu tu dałem, on ją zabrał. Dobra, nieważne. Krecik. Dzień dobry, ja mam w ręce, a choinkę, aha, dobrze, no dobrze, no możesz sobie mieć w ręce, możesz sobie ją nawet, a, no nieważne. Dobra, słuchaj, Krecik, musimy porozmawiać, więc ja proponuję, żebyś sobie usiadł. Tak, ważna rozmowa. Usiądź tu zasiądźmy wszyscy. O, dobra. Ej, Sasza, i to wkurza, że to jest co, no, dobra, sorry, może, ale mnie po prostu denerwuje, to tak irytuje. Nie ma problemu, sorry, mnie też troszkę deprymował to... mnie. O, teraz świetnie. Okay. Dobrze, Krecik, słuchaj, musimy porozmawiać, bo jest problem. Tak, jest poważna rozmowa, Krecik. Ostatnio nabałaganiłeś troszkę. Wiesz o tym? Mhm. Czy ty wiesz, o czym mówimy? Czy nie za bardzo? No, nie wiesz, o czym mówimy? W takim razie zobacz sobie na te kamery.
Czy coś ci to mówi? No i zobaczmy, co teraz Krecik powie. Czy coś ci mówią te kamery i tamto miejsce, w którym jest troszkę ziemi jest, takie jak ty tutaj masz? Coś ci zostało już. To nie ja, nie mów, że to nie ty, to wiadomo, że to jesteś ty, to musiałeś być ty. Nikt tutaj inny ziemią się nie zajmuje. To musiałeś być ty, Krecik. I... Krecik, powiedz mi, dlaczego to zrobiłeś, co? Dokładnie, właśnie. Dlaczego przekopujesz się gdzie indziej? Nie, małą masz dziurę? O co chodzi? Ja taką ziemią nie dysponuję. Jak nie dysponujesz? A tutaj co jest? Tu jest tylko i wyłącznie taka ziemia. Tymczasem ziemia. Słuchaj, ty ja więcej ziemi masz ty niż my. Ty dobra, niż słuchaj. No, Emilia, musimy wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego powodu. Mi się wydaje, że jakaś kara... Tak, trzeba ukarać, Krecik, słuchaj. Tak? Krecik, przyznaj się, naprawdę. Przyznaj się, Krecik, do tego tak będzie lepiej. Lepiej mówić prawdę, bo kłamstwo i tak wyjdzie na jaw. Ja, ale dlaczego to do mnie krzyczy? Myślisz, że jestem twoją koleżanką, Krecik? No, właśnie. Wygląda się na twoją koleżankę? Właśnie. Co to za podnoszenie głosu? Jest krucha. Mi się chyba zdaje. Krecik, dobrze, jaką karę proponujesz na niego, co? Nie, może powinien to posprzątać, co? No to na pewno musi to posprzątać, tylko pytanie, co jeszcze? Nie wiem, nie ma marchewek przez cały miesiąc. To nie kara, widzisz, musisz mówić jakoś większą. Ja mi się wydaje, że tak, że on będzie musiał posprzątać ten syf u mnie, który zrobił, a dodatkowo to myślę, że powinnaś mu jakoś miotło ogarnąć, żeby w całym wariatkowie trzymał porządek. To jest to. Na błysk ma być wszędzie. Dobra. Ma być wszędzie na błysk. Dobra, to ale słuchaj. Wiesz, Krecik jeszcze? Ale czekaj, trzeba musi przeprosić, Krecik. Przeproś. Ładnie przeproś. A, właśnie. Ładnie, ej, ale nie, co to za wykrzyknik? No, co to jest za... Z kim ty rozmawiasz? Co to za ton w ogóle? Z kim ty rozmawiasz? Ja nie jestem twoją koleżanką, już się powtarzam, co? Chyba coś ci się pomyliło, mój drogi. Ewidentnie, bo ręce mi opadają, naprawdę, ręce mi opadają. No przepraszam, typowe tekst rodziców, po prostu może się wyżyć na Krecie teraz za wszystkie czasy. Dobra, słuchaj, to dobra, w takim ja razie po tą, idziesz po miotło jakąś, tak? Dobra, tak, ja skoczę tylko tej chwili. Dobra, ja mu tu jeszcze jakąś reprymendę dam. Krecik, gdzie ty jesteś? Halo? Ale uważaj. Krecik, tu, chodź, spoko. Jasne, że nie będę, no co ty. Krecik, pokaż mi, gdzie jest ten, gdzie masz tą dziurę, co się przekopywałeś. Widzisz, jakie jedzenie? No widzę, ja ci sam je tu przyniosłem. Dobra, o, no wiedziałem, Krecik. Nie, ej, Krecik, proszę tutaj takich, jakie naura. Krecik, proszę, no nie, ej, Krecik, bo będzie większa kara w takiej sytuacji. Będzie większa kara, jak nie przestaniesz, to będziesz miał o wiele większą karę. Krecik, proszę tak nie robić. Krecik, bo będę musiał klapsa dać, a nie chcesz chyba klapsa dostać, co? Krecik, proszę takich rzeczy nie robić. Dobra, tutaj, dokąd my się dokopujemy? Co to jest za miejsce? Czekaj, kurczę, bo... tu... Co to jest za tunel? To jest... Nie! Nie, no nie wierzę, Krecik! Dobra, łopata w rękę i maszerujesz, na błysk to ma być. Na błysk, mam po prostu nie widzieć żadnej ziemi. Ma być tutaj po prostu wyczyszczone, co do ostatniego dirta. Nie mam, nic nie chcę widzieć i masz na to mało czasu. Bo masz tylko na to 2 minuty. Jak za 2 minuty tu coś cokolwiek będzie jeszcze, to będzie gorsza kara. Nie, tak nie jest lepiej. Ja chcę mieć tak, jak było. Proszę to posprzątać w tym momencie. Ja już stoper szukam i jak nie będzie posprzątane zaraz na błysk, to ja będę musiał wyciągnąć większe konsekwencje. A chyba tego nie chcesz. Więcej dirta dla ciebie. Proszę sobie zabrać tego dirta, ja go tutaj totalnie nie chcę. Proszę bardzo, tu. Już, kopiemy. Na błysk ma być. Na błysk, tu. Pięknie dirt kopany. Bez przerwy. Masz się nie zatrzymywać. Tam jest w ogóle... No ty w sumie wiesz, gdzie na bałaganiłeś. Ma po prostu tutaj nic nie być totalnie. Totalny błysk. No i tak ma być w ogóle. Bo to, że tu się włamałeś, to już jest niedobre. A to, że jeszcze tutaj tak na bałaganiłeś, to już w ogóle. Proszę, już... Co to za przerwa? Daj łopatę, proszę bardzo. Tu jest łopata. Proszę dalej. Do ostatniego dirta. Nic nie chcę tu widzieć. Dirta później możesz tu do kosza schować, zniszczyć, albo jak nie chcesz zniszczyć tego tutaj, to możesz to, nie wiem, zrobić gdziekolwiek, gdzie chcesz w sumie. Możesz sobie to zabrać. Krecik! No nie! Dirt! Miałem powiedzieć dirta. Powiedziałem dirta, nie rozkopuj. Proszę mi tutaj uzupełnić, dobra. Dirta, jak rozkopiesz coś innego, to będzie większa kara. Już, szybko, bo mało czasu. Tu, no tutaj też, no właśnie, dobrze, no widzisz, pamiętasz, że jesteś na bałaganiu. Bardzo dobrze, tak ma być. Tu, szybko, bo czas ci się kończy, ja nie będę dłużej czekać. Już jestem zdenerwowany tutaj tym. Chodź, i tu, i kopiem, i tutaj następne pomieszczenie, w tym miejscu. Proszę bardzo, o, tu masz bardzo dużo. Tak nabałaganiłeś, że oho.
No, zobaczmy tutaj, jak to wygląda na kamerach. W takim razie pięknie krecik kopie. No bardzo dobrze, ja sobie poczyluję, będę patrzeć sobie, jak tutaj jest kopane, prawda? Cała sytuacja i tak dalej. Dobra, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się takie coś. Bardzo dobrze, że tu jest czyszczone. O, patrz, widzisz, od razu tu jest lepiej. Jest czyściej, przejrzyściej. Tak miało być od samego początku. Jak jeszcze raz mi tu nabałaganisz, to... Oj, nie, chcesz wiedzieć, jak będę zły wtedy. No, to się we mnie obudzi tatuś, który kara. Dobra, tu masz tego dirta, ja go nie chcę, proszę sobie go zabrać. Brakuje tego dirta, nie, niczego nie brakuje. Tu, dirt i proszę to rozkopać wszystko i wracamy z powrotem. Ja tu będę musiał to zamurować jakoś, bo tam jest oczywiście dziura zrobiona ogromna. A, mamy tu jednego tego andezyta, ale potrzebuję tutaj więcej tego andezyta chyba. Dobra, czekaj, ja tutaj ogarnę, o. Nie, to jest dirt akurat, znaczy ten. Muszę tu coś... Widzisz, krecik, co żeś narobił, a teraz, o, tu mogę stąd zabrać. Dobra, tak zrobimy w takim razie, żeby tutaj zamurować całkowicie to przejście. Dobrze, wracamy z powrotem w takim razie. Nie, krecik! A tak, tunel będziesz murował zaraz. Czekaj, 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 czekaj. Ej, poczekaj, bo tutaj jest dirt jeszcze jeden, co ja tu widzę. Halo, proszę to wyczyścić. Halo, krecik. Ja idę sprawdzić, czy jest wszystko dobrze zrobione. Zobaczę, chociaż jednego dirta to masz przekichane. Tutaj, tu leży dirt oczywiście. Ej, krecik! Zapraszam tu do mnie, zapraszam tu do mnie. Już w tym momencie. Ej, no krecik, ty jesteś nienormalny. Proszę tak nie robić, to jest nie w porządku. Proszę zamurować wszystko. Tu i tu zapraszam, tu zapraszam. Tu. I tu proszę wyczyścić ten pokój jeszcze. Już, w tym momencie. Nie no, krecik, tu trzeba cię wychować totalnie, bo tu jest to totalnie... Tak nie może być, tak nie może być, że ty będziesz tutaj tak broił. Tu, nie ma być zero dieta. Proszę mi andezyt oddać. Proszę andezyt oddać, wiem, że masz. Dobrze, dobrze, świetnie, świetnie. I zapraszam teraz, wychodź. Nie, proszę mi tu nic nie zostawiać. Proszę sobie tego dirta zabrać. Ja go nie chcę. Ja go nie chcę. No, proszę mi, no. Krecik, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, już wychodzimy. Idź do tunelu i... Zostaw tą kamerę, idź do tunelu. Do tunelu tutaj już. I teraz tak, przechodzimy tu przez to. Chodź tu i już tu murujemy. Murujemy, wszystko. Ten dirt, który zebrałeś, teraz tutaj murujesz. Całe, do końca. Ma nie być wolnej przestrzeni. Tutaj, dokładnie, murujemy i murujemy. I świetnie, tu wszystko jest, ma być zamurowane. Świetnie, cały tunel. Ja tutaj lekko poświecę. Świetnie, no dobra, bo tam już tak co drugi klocek, ale dobra, niech ci będzie. Dobra, no i świetnie. I od razu lepiej, widzisz, krecik. Ostatni raz, żeby mi to było takie bałaganienie tutaj. I teraz tutaj jest twoje miejsce, tutaj możesz sobie kopać. Tu sobie, prawda, nie wiem, w inną stronę kop czy coś, ale proszę tutaj nie kopać, nie wkopywać się w żadne inne powierzchnie. Jak gdzieś się dokopiesz, to od razu się cofasz i się nie kopiesz dalej, rozumiesz, o co chodzi, nie? Nie ma tutaj takiego bałaganienia. Czy się zrozumieliśmy w tym momencie? Okej? Okay? Dobrze, bardzo dobrze. O, halo. Już, witam bardzo serdecznie. On już posprzątał. Masz dla niego miotłę? Co on tutaj robi? Powiedziałem mu, że w tamtą stronę może się kopać, tak żeby nikomu się nie wkopywał. Okej, okay, dobra. Tak. Chodź tutaj, krecik, mam coś krecik. Dla ciebie. Trochę tak mi zajęło, ale... Saj, nigdzie nie ma po prostu... Ja już nie chcę? To jak nie będziesz już brudził, to nie tak, będziesz już... Uwaga, to pierwsza rzecz dla ciebie jest taka. Ta-da, o, świetny mop, ładna, nie? Świetny mop do czyszczenia. Dobra, uwaga, druga rzecz, uwaga. Woohoo, wow, oj, świetnie, do przepychania fajne, kibli, nie? Oczywiście, że tak. Tak. I ostatnia rzecz i to jakby przeprosił, tak? Tak, przeprosił. Z nim, tak, dobra, no to w takim razie masz tutaj, żeby ci było po prostu łatwiej odkurzać. No i teraz... Nie? Teraz z tymi urządzeniami krecik ma być błysk. No. Jak zobaczy gdziekolwiek tak, dirta na wariatkowie, to masz przekichane, rozumiesz? Ma być wszędzie czysto. Jest. Oczywiście tutaj możesz sobie robić w tej swojej norze co chcesz, ale poza norą ma być czysto. Rozumiemy się? Dobrze, taka... No, jak się ukłonił. Ja pierniczę! Ale nam wykrzywiło kreta, co jest? Dobra, mocno, nieważne, krecik. W takim razie życzymy ci miłego dnia. Proszę tutaj, prawda, tu też to możesz bądź lekko ogarnąć krecik. I tak dalej, bo masz tu troszkę tak zarośnięte i ty, paw, co wyskoczył na drzewo. Dobra, trzym się, krecik. Widzimy się jutro w takim razie. Chodź. Dobra, pięknie. Udana moim zdaniem reprymenda. Wydaje mi się, że obowiązek rodzicielski został w tym momencie spełniony. Tak. Totalnie. Że tak powiem, poziom wychowania na najwyższym poziomie. Była kara, jest nauczka, jest, prawda, jest lekcja i tyle. No więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No życzę wam miłego wieczoru, pozdrawiam, cześć, pa, pa.